Kiedy pytają mnie, dlaczego Kościół jest w kryzysie, odpowiadam. Winni są masoni, Żydzi, ufolutki, iluminaci, cykliści... Czekaj, sorry. Halo? No cześć Marcin, cześć, witam cię. Co? Ale co? Ale po co chcesz zorganizować koncert charytatywny? Dla kogo? Dla Adama Bieleckiego, w naszej parafii. I z proboszczem już gadałeś. Marcin, a nie słyszałeś, że Kościół jest w kryzysie? Marcin, a Harari? Globalistów się nie boisz? Ja pierniczę, Marcin, ale jesteś, kurde, kozak. No dobra, dobra, no to... To ja wchodzę w to. I tak to się zaczęło. Ale zacznijmy od początku. Pojechałem kiedyś pod Opole, odwiedziłem rodzinę Bieleckich. Tam poznałem Adama. Zrobiłem o nich ten film. Tu się wyświetla, albo tu. Z tego filmu dowiecie się, że Adam jest z takiej normalnej, fajnej rodziny. Pizzę dali mi na końcu. Także widzicie, super rodzina. Kiedy pytają mnie, dlaczego mi się przytyło. Winni są masoni, Żydzi, ufolutki, iluminaci, cykliści. Adam jednak jest poważnie chory. Cierpi na taką chorobę, która nazywa się nerwiakowłókniatowatość typu 1. Adam dał mi się poznać jako taki buntownik, który taki po prostu normalny nastolatek, który chce żyć, działać dalej i trochę, nie ukrywam, wkurza się na to, że ta choroba przeszkadza mu w normalnym funkcjonowaniu. Na leczenie Adama trzeba dużo kasy. Jego rodzice dosyć długo nie ujawniali tego, że Adam jest chory i że potrzebują wsparcia. Pewnego dnia po prostu pękli i opowiedzieli o chorobie Adama na spotkaniu wspólnoty. Gdy ludzie wokół Adama się o tym dowiedzieli, wytworzyła się tak zwana ekipa Adama, czyli rzesza ludzi, aktywności, inicjatyw, koncertów, którym celem było wsparcie dla Adama, pomoc w zebraniu środków na jego leczenie i wsparcie dla rodziny. Szczerze mówiąc, na podstawie mojej wizyty poznają tych ludzi, powiem wam jedno. To przerasta ludzkie pojęcie, jak ludzie potrafią być dobrzy. Kiedy pytają mnie, dlaczego siedzę w domu i nie pomagam innym. Winni są. Przepraszam. Ha. Tak, tak, Marcin, teraz będzie o tobie, no. Okej. Okay. Żartuję, Marcin nigdy by mnie o to nie poprosił, jest bardzo skromnym człowiekiem. I ten właśnie Marcin, tu z mojej krakowskiej parafii, napisał do mnie maila i powiedział, że chce też wesprzeć ekipę Adama i też chce brać udział w organizacji czegoś dla niego. No i tak się zaczęło. Najpierw zebrał chór Chesed z mojej parafii i powiedział, że chce zorganizować koncert uwielbieniowy, a jednocześnie charytatywny. Mój proboszcz, proboszcz Damian, zgodził się na to i w ogóle powiedział, że jest gotowy do pomocy i działamy. I zaczęły się próby. Poznaliśmy się, wyleźliśmy z tych bloków i zaczęliśmy się poznawać, śmiać, być razem po prostu wokół jakiejś sprawy. Były też plakaty, ogłoszenia parafialne i zbiórka na środków dla Adama w trakcie całej niedzieli, wszystkich mszy od rana do wieczora. I był wreszcie wieczór koncertu. Drodzy, przyszło mi przed nim taka przyjemność, obowiązek, także parę słów wstępu na temat tego koncertu i dlaczego się spotykamy. Wielbiliśmy Boga, modliliśmy się z ludźmi, śpiewaliśmy, widzieliśmy żywego Boga w Najświętszym Sakramencie. Do tego wszystkiego, do tej całego wydarzenia zaangażowało się mnóstwo naszych znajomych, kumpli, przyjaciół, ludzie z innych wspólnot. Byli Edyta z Błażejem, włączyli się w zespół. Była Natalia Kaja Chmielewska, aktorka Teatru Starego, która czytała słowo. Paweł Sawski wszystko filmował. Jakub robił zdjęcia. Ania przepięknie grała na skrzypcach, Klara grała na wiolonczeli i wszyscy ludzie, o których zapomniałem, a z którym wam jestem mega wdzięczny, że byliście. A na koniec tego całego wszystkiego proboszcz wpadł na genialny pomysł zabrać nas na pizzę. Jeszcze nasi parafianie z mojej parafii Matki Bożej Fatimskiej na Płaszowie Małym
pomogli Adamowi w formie materialnej, bo zebrali dla niego, uwaga, 10 220 zł. No, to poznajcie jeszcze Marcina, który to wszystko zorganizował. Jak się tak zastanowić, no to mam pracę, mam rodzinę, mam mieszkanie, więc wszystko, czego potrzeba do życia. Inni tego nie mają i to nie z ich winy, więc ja mogę poświęcić siebie, żeby im pomóc. Akurat dlaczego dla Adama? Ja miałem gdzieś takie poczucie, słyszałem taki wewnętrzny głos, głos Boga wcześniej już parę razy, zrób coś, idź gdzieś, pomóż, ale zawsze znajdowałem jakąś wymówkę, a to nie mam czasu, a to dzieci, a to coś. Ale teraz już tak ten głos był tak intensywny, takie popchnięcie palcem, że możesz, że to jest coś, co możesz zrobić. I wiecie, jaka jest puenta tej historii? Winni są. Jest 10 na 10, ale mimo możliwości i braku przeszkód do działania siedzi w domu i tropi reptylian. 3 na 10, bo od samego gadania nic się nie zrobi. Jest 3 na 10, ale angażuje się, działa lokalnie, nie przeszkadzają mu w tym iluminaci i cykliści. 10 na 10, bo Kościół to duchowni i świeccy i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niego, za nasz Kościół. Essa! Yeah. Ja tak rozumiem ten Kościół tu w strukturze parafii, że to jest właśnie my, to jesteśmy my. To ja lubię to mówić przez ostatnie 3 miesiące, zwłaszcza kiedy została mi parafia powierzona przez przełożonych, że my nie mamy patentu na doskonałe duszpasterstwo. Po to my tworzymy razem Kościół, żebyśmy razem szukali tych najlepszych rozwiązań, szukali sposobów na ewangelizację, na pomoc charytatywną człowiekowi, to ja sobie nie wyobrażam dzisiaj już takiego duszpasterzowania, że oto coś tam wyznaczam, komunikuję i po prostu róbcie, ludu Boży. To nie tak, to już tak nie działa.